prawda. Tak jest. Kochani, myślę, że możemy zaczynać. Widzę, że zaczyna się już, jeszcze nie zaczęliśmy, ale dyskusja się zaczęła. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam Tychy na łączach. Witaj, Katio. O, rodzic ósmoklasisty. Witaj w klubie. Ja też mama ósmoklasisty. Wiem, jak to jest. O, biedna Kasia, wyczerpało się, co? Postaram się trochę Cię podnieść na duchu, choć temat jest trudny, ale bardzo się będę starała. Kochani, przedstawię się kilka słów o sobie, bo nie wszyscy się znamy. Ja mam na imię Luiza, jestem pedagogiem, nauczycielem, wizjonerem, marzycielem. Marzycielem dlatego, że marzę o szkole, nowym modelu szkoły, o nowej szkole. A ja wychodzę z założenia, że marzenia są po to, żeby je spełniać. I wszystkie moje działania, odkąd pamiętam, a odkąd ruszyłam z praktycznymi zmianami, w tą stronę podążają. Na swoim koncie mam budowanie takiego nowego modelu szkoły podstawowej, bez ocen, bez podręczników, stawiając na kompetencje, gdzie uczniowie przyjmują odpowiedzialność i tworzą swój proces uczenia się. Jako twórca i dyrektor takiej szkoły wiem, z czym to się wiąże i jakie to jest trudne. Jako rodzic dzieci, które chodzą do różnych szkół, i tych nowych, i tych starych, systemowych, więc też wiem, jak od drugiej strony to wygląda. Ale żeby spełniać te marzenia, zmiany, całym sercem wspieram budzącą się szkołę, bo już to jest absolutnie kierunek dla nowej edukacji. Ale też założyłam fundację FRIK, nazwa nie jest dziełem przypadku, Fundacja Rozwoju Edukacji i Kreacji, która jednym z ogromnych filarów działalności ma właśnie propagowanie nowego modelu szkoły. I to nie tylko na poziomie samej szkoły, bo tak, tworzymy nową szkołę, frikową szkołę, inną szkołę. Dobry wieczór, Barbara. I to jest na pewno cel mojej działalności, ale bardzo marzy mi się i moje działania też idą w kierunku uczelni wyższych, żeby tam też wprowadzać trochę zmian, właściwie na wszystkich poziomach. I dziś chciałabym opowiedzieć Wam, też przez pryzmat trochę moich doświadczeń w tym budowaniu nowego modelu szkoły, o kompetencjach przyszłości. Kompetencje to jest taki temat dla mnie bardzo ważny, bardzo do mnie się tak przyczepił i się trzyma i myślę, że to jest coś, w czym ja widzę swoją niszę do działania i pomocy i budowania nowego modelu szkoły. W świetle raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Szkoła dla Innowatora, Kształcenie Kompetencji Proinnowacyjnych. Ten raport jest bardzo ważny, bo jak sama nazwa wskazuje, został stworzony na zlecenie ministerstwa, co prawda nie edukacji narodowej, to jest szkoda, ale mam nadzieję, że to jest początek. Początek fali, która po prostu przez nasz kraj przejdzie i nie będzie innego wyjścia, jak po prostu to zmienić także odgórnie, bo oddolnie wiele rzeczy bardzo fajnie się dzieje, zresztą sami widzicie i niejednokrotnie sami jesteście twórcami tych zmian. Co nowego o tym raporcie? Ja chciałabym dzisiaj też opowiedzieć troszeczkę, bo nie wiem, czy wszyscy znacie ten raport. On przeszedł taką falą w społecznościowych, w tych portalach społecznościowych. Natomiast nie wszyscy do niego tak zajrzeli troszkę głębiej. Ja się temu przyjrzałam i chciałabym troszeczkę dzisiaj go nakreślić, ale też pokazać Wam, nie wiem, czy to będą rzeczy odkrywcze. Może dla niektórych będą odkrywcze, dla niektórych to będzie potwierdzenie tego, co już wiecie, ale dziś chciałabym, żebyście patrzyli na to z perspektywy swojej osoby i siebie w kontekście kompetencji. Zobaczyć, co ja mam, co mogę zrobić, co we mnie jest pod kątem tych kompetencji. Co nowego wnosi ten raport do debaty o zmianie i konieczności zmiany edukacji? No to jest oczywiście przewrotne, no bo niewiele nowego, właściwie wszystko to już wiemy, zwłaszcza my, którzy
postulujemy od dawna zmiany w edukacji, jako rodzice, jako nauczyciele czy jako dyrektorzy. Ale to jest, tak jak powiedziałam, ważne, dlatego że to jest pierwszy taki moment, kiedy na szczeblu ministerialnym ktoś wydaje raport i mówi: słuchajcie, ten model pruski naprawdę nie działa i trzeba go zmienić. I ja bardzo wierzę w to, że to jest taki pierwszy etap. Oczywiście zmiana jest procesem i wierzę w to, że to jest po prostu jeden z tych elementów. Ten raport rozpatruje model pruski, który bardzo krytykuje, przez pryzmat rozwoju kompetencji proinnowacyjnych, kreatywności, ale nie zapominajmy, że to jest podstawowa kompetencja przyszłości i bardzo wiele z tych elementów, tych kompetencji proinnowacyjnych jest tożsama z kompetencjami przyszłości, o których też za chwilę będę mówiła. Postulowanie, oczywiście model pruski hamuje rozwój tych kompetencji i to jest niepodważalne. Natomiast, co ciekawe, raport mówi o tym, że kosmetyczne zmiany nic nie dadzą. I to było dla mnie bardzo, napawało mnie strasznym entuzjazmem, taki oksymoron. Ponieważ powiedziano po raz pierwszy, że nie można tuszować i kosmetycznych zmian wprowadzać w tym modelu pruskim, tylko po prostu trzeba zmienić i stworzyć nowy model, adekwatny do tego, jakie są potrzeby dzisiejszego życia społeczeństwa i gospodarki. Bo to jest też jeden z celów powstania tego raportu, a mianowicie przyjrzenie się przez pryzmat tego, jakim my społeczeństwem jesteśmy pod kątem rozwoju gospodarki. No i innowacyjność, kreatywność, te kompetencje, które są niezbędne do tego, żebyśmy rozwijali się prężnie, tak jak Dania, Finlandia, kraje skandynawskie, czy Wielka Brytania lub Stany Zjednoczone. No to wszystkie te państwa zaczęły od systemu edukacji, od zmian w systemie edukacji. Postulowanie edukacji kreatywnej, tutaj taka nazwa, która kryje naprawdę właściwie kwintesencję postulatów budzącej się szkoły i takiego propagowania nowego modelu szkoły, tak? Gdzie mamy zmianę roli nauczyciela, gdzie nauczyciel jest inspiratorem, jest przewodnikiem, gdzie mamy pracę zespołową, pracę grupową, gdzie mamy dostęp do wielu zasobów, gdzie dzieciaki się angażują, zadają pytania, poszukują samodzielnie, rozwiązują problemy. Czyli cała taka edukacja, która jest skoncentrowana na takim głębokim uczeniu się. I uwaga odkrywcze, uczenie się na poziomie głębokim, czyli mocne przetwarzanie, które wymaga określonych działań, złożonych procesów myślenia, rozwija kompetencje proinnowacyjne. Hurra! Tak jakbyśmy do tej pory tego też nie wiedzieli. No ale fajnie, że w tym kontekście też to bardzo mocno zostało podkreślone. Ten raport też mówi o barierach, jakie mamy w nauczaniu kreatywnym i on to rozpatruje nie tylko z perspektywy nauczyciela, żeby nauczyciele zaraz tutaj nie poczuli się urażeni, że znowu bijemy, że to nauczyciele źle coś cały czas robią i w nich jest wina. Oczywiście, że dużo złego robi sam system i tutaj ten raport też wskazuje bardzo mocno na to, że egzamin chociażby jest tym elementem, który blokuje możliwość rozwoju tych kompetencji proinnowacyjnych. Badania też pokazują z tego raportu, że no idea nadzoru. Nauczyciele czują, że nadzór nie jest instytucjonalny nadzór, czyli kuratoria, czyli instytucje, no nie wspiera, a kontroluje i niestety idzie w kierunku karania bardziej niż wspierania i propagowania i robienia czegoś na plus. Co jeszcze? Oczywiście, że zarobki też są wzięte tutaj na światło dzienne, wyciągnięte, ale także powodem jest brak zrozumienia kreatywności w szerszym kontekście niż tylko związane z przedmiotami artystycznymi. Bo kreatywność to jest sposób myślenia, to jest sposób działania, to jest sposób, dzięki któremu rozwiązuje się bardzo złożone problemy i dzięki której, to jest właściwie główna kompetencja przyszłości, dzięki której wygramy na rynku pracy nie tylko z innymi ludźmi, ale też i niestety z robotami, bo to jest przyszłość, która nas czeka już naprawdę bardzo, bardzo niebawem. I oczywiście są wskazania dla polskiej szkoły, co należy. Ja krótko chciałabym, żebyśmy zerknęli. Nie jest to odkrywcze, ale może warto się też temu chwileczkę przyjrzeć.
Jakie są wyniki z tych badań? Ten raport powstawał 2 lata, mam ponad 12 tysięcy nauczycieli bodajże i szkół zostało przebadanych z ewaluacji w szkołach. Chodzi o to, jakie zadania najczęściej są projektowane i odbywają się na lekcjach, jakie nauczyciel stosuje, a jakie dużo, dużo rzadziej. Oczywiście w domyśle już widzimy, że zadania, które są rzadziej stosowane, są tymi, które są, no, dobrze by było, żeby były właśnie jak najczęściej stosowane, tak? Które kształtują te kompetencje kreatywności, proinnowacyjności i zarazem kompetencje przyszłości. Zadania dla uczniów według procedur typowych sytuacjach, czyli cały czas na takiej płaszczyźnie, takiej powierzchni, tak, ślizgamy się. Trochę na zasadzie, wiecie, cały czas jest ta edukacja, podręcznik, ćwiczenie, idźmy dalej, nie zastanawiajmy się, nie zwalniajmy, nie zatrzymujmy. Podstawa programowa głównie skupia się na realizacji tych głównych wątków czytania, komunikowania się, dużo mniej na umiejętności pracy zespołowej, myślenia naukowego. To są i oczywiście zadania nastawione na zapamiętywanie, zapomnieć, zakłóć, zaliczyć, zapomnieć, tak? A te, które są złożone, dostrzegają zależności, czyli to głębokie przetwarzanie, o których bardzo często Marzenka mówi w swoich wykładach, to jest bardzo rzadko stosowane. Tutaj mamy jeszcze ocenianie cały czas w stałych formach, czyli najczęściej jest to ocena cząstkowa, ocena stopniem. Bardzo rzadko to, co byłoby w ogóle postulowane i w tym raporcie też gdzieś. Może nie do końca mówi się tam o tym, że oceniania w ogóle nie powinno być. Bardziej się idzie w kierunku takim, że oceniane powinny być na przykład działania służące rozwojowi kompetencji, albo ocena opisowa kompetencji na świadectwie. W tą stronę się idzie i jeszcze to nie jest ten etap, który budząca się szkoła, kierunek, którym zachęca, a mianowicie, żeby odejść od oceniania w ogóle stopniami i operować po prostu informacją do ucznia, gdzie się znajduje, w którym kierunku podąża. I tutaj tego niestety nie ma. Działania hamujące. Ja trochę się chcę zatrzymać na tych działaniach hamujących rozwój tych kompetencji. Oczywiście mówimy cały czas w kontekście tych kompetencji proinnowacyjnych. Ale ja cały czas dodaję, że dobry wieczór, Iza. Dobrze, że dotarłaś, że udało się. Działania hamujące rozpatrywać przez pryzmat jako błąd trampoliną do odniesienia sukcesu. To jest moja dewiza życiowa, której bardzo mocno się trzymam i bez tego nie przeszłabym żadnej nowości i żadnego odejścia od polskiego systemu by nie było. I to, że uczymy się na błędach. Błąd trampoliną do sukcesu to jest takie podejście, które bardzo mocno też w systemie fińskim jest uznawane, popełniłeś błąd, super, powiedz nam, co zrobiłeś, spróbujemy tak działać, żeby uniknąć Twoich błędów, bo to jest bardzo cenne, że możemy nauczyć się na Twoich błędach. U nas jeszcze w systemie jest to dosyć mocno, myślę, że zrozumienie jest, ale jeszcze nie czucie. To jest różnica. Promowanie uczenia się powierzchownego, czyli cały czas takiego uczenia, wiecie, pod test, tak? Które służy przerobieniu podstawy programowej. Posługiwanie się programem nauczania. Tutaj bardzo zaskakujące takie podejście autorów tego raportu, które mówi o tym, że nie można traktować tak przedmiotowo ucznia, którego traktuje się jak narzędzie do realizacji programu nauczania, że program nauczania jest tutaj postawiony jako priorytet przed uczniem. Tu jest też to, co wielokrotnie na naszych konferencjach jest też podkreślane, że no, nauczyciele są w takim dualizmie trochę i muszą podjąć trochę, nawet nie trochę, często decyzję, czy będą wykonawcą i administratorem, realizatorem programów nauczania i tego wszystkiego, co wiąże się z całą formalną stroną systemu edukacji, czy też trochę wejdą w opozycję do tego i będą za uczniem i będą szli w kierunku podmiotowego traktowania ucznia i jego procesu uczenia się. Niestety realizowanie jednego i drugiego w równym stopniu, no,
to troszeczkę się nie da, no bo wiemy, że błędy są systemowe, błędy są na poziomie przeładowanej podstawy programowej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nauczyciel ostatecznie podejmuje decyzję, co jest dla niego priorytetem. Nauczanie treści programowych, które są zdeaktualizowane, to jest centrum naszych czasów, niestety. Wiedza bardzo szybko się rozwija, informacje się deaktualizują. Rozmawiałam ostatnio z nauczycielką wiedzy o społeczeństwie, która powiedziała, że uczy bardzo wiele lat, natomiast pierwszy raz od jakiegoś czasu, w domyśle od 3 lat, no ponad prawie 4, bardzo szybko, tak szybko zmienia się sytuacja, i tak szybko zmienia się prawo, i tak szybko zmieniają się różne rzeczy, że ona stara się nadążyć, bo wstaje na kolejną lekcję, każdego dnia idzie na kolejną lekcję i zastanawia się nad zmianami, które zaistniały. Podział treści na przedmioty. Tutaj wyraźnie widać, że badania pokazują na to, że kreatywność i takie myślenie innowacyjne spada w momencie, w którym pracujemy nad kilkoma projektami, a wzrasta, kiedy jest to jeden projekt. Czyli chodzi o to, że tutaj autorzy raportu propagują projekty międzyprzedmiotowe i odejście od tych przedmiotów. To jest jedna strona tego raportu, a oczywiście to, co cały czas my postulujemy, czyli świat nie jest podzielony na przedmioty. Świat jest ujęciem holistycznym i tak należy go przedstawiać uczniom i tak należy w nim funkcjonować, żeby nie tworzyć sztucznego świata, w którym uczniowie mają przygotować się do egzaminu, a potem nagle rzucić ich na głęboką wodę i macie, rozwiązujcie problemy i wykazujcie się holistycznym podejściem do swojego życia. Nadmierne faworyzowanie uczniów, którzy wykazują się dużą spolegliwością i poziomem dyscypliny. Tutaj jest ten podział na bohaterów pozytywnych i negatywnych w szkole. I to niestety jest na bardzo dużą niekorzyść uczniów, którzy, jak pokazuje psychologia twórczości, często ci uczniowie, w cudzysłowie, niegrzeczni, czyli wymykający się systemowi inaczej, nie wchodzący w ramy, przeszkadzający, dopytujący, zadający pytania, posiadający własne zdanie, to są dzieciaki przeważnie z bardzo dużym poziomem twórczości, bardzo często poziomem geniuszu, którzy wychodzą poza te ramy i nie dają się w niego wbić. Tylko że trudność polega na tym, że jeśli nie mają zaplecza w postaci domu, który ich wspiera w tym, to niestety badania są okrutne i pokazują, że te dzieciaki są no, zabite przez system. Że one mimo bardzo dużego progu wyjściowego swojej twórczości, kreatywności, niestety dopasowują się do, właściwie obniżają swoje możliwości do takich bardzo podstawowych, mimo że stać ich na dużo więcej, to zadowalają się średnimi wynikami i nie zależy ich, tracą zupełnie motywację. I to są te dzieci niestety bardzo skrzywdzone przez system. Nie zawsze niestety wypływają na powierzchnię. Spontaniczność. Nie ma spontaniczności w polskiej szkole, co oczywiście można się łatwo pomyśleć, że spontaniczność jest bardzo ważnym elementem kreatywności i proinnowacyjności. Ten pruski system, wiemy co robi, tak? Najpierw dam ci metodę, żeby się mógł poznać i dopiero spróbujesz rozwiązać zadanie, które z góry już wiemy, jak należy je rozwiązać. To tylko niektóre szkoły i niektórzy mądrzy nauczyciele pozwalają dzieciakom właśnie odkrywać samemu prawidła, poznać regułę, ustanowić, co jest formułą, bo to samodzielne dojście wymaga pracy na głębokich poziomach przetwarzania informacji, łączenia ich wiedzy i to jest najtrwalszy sposób i najefektywniejszy sposób uczenia się. Paradoksalnie, a nie ten, gdzie się przerabia milion zadań, na przykład z matematyki, nauczyciel stoi tyłem do uczniów, pisze sobie na tablicy i dobrze się bawi rozwiązując samemu te zadania. Promowanie uproszczonych sztucznych opisów sytuacji, brak elementu niepewności, nieprzewidywalności.
To mi się od razu nasuwa jak sytuacja z egzaminu ósmoklasisty właśnie, gdzie Mosen napisał opowiadanie z tragicznym zakończeniem. I kiedy powiedział o tym swojej nauczycielce, ona się przeraziła, zapytała, ale dlaczego się nie skończyło happy endem? Tak? Czy ta przewidywalność, że historia zawsze musi mieć swój happy end? Przecież my nawet jak oglądamy film i skończy się źle, to jesteśmy zaskoczeni, że skończyło się inaczej niż zawsze. To jest trochę ten moment, w którym należy się też przyjrzeć temu, jak jesteśmy skonstruowani, tak? I tutaj jest cała neurobiologia i dojrzałość naszego mózgu i niedojrzałość wszystkich połączeń neuronowych nastolatków, którzy są otwarci na inność, na nowość, bo oni są w fazie eksperymentowania i badania świata, a dorosłego, który ma ukształtowany już, poukładany z regułami, zasadami. I wprowadzenie każdego elementu nowego wprowadza w nasz sposób postrzegania ewolucyjnie uwarunkowany lęk, tak? Natomiast należy na to nałożyć naszą kulturę, czyli naszą tożsamość, to, co samemu budujemy, i otwierać się na tą nowość. No niestety, jak wiemy i za chwilę też zobaczymy, jest to związane z tym, że no, system pruskiej edukacji niestety nam w tym nie pomógł. Rozgraniczenie pomiędzy nauką i zabawą. Znamy to, prawda? Ja pamiętam, jak moje dzieciaki w szkole robiły różne fajne projekty, wychodziły, doświadczały, szukały i przyszła mama i zapytała, ale kiedy dzieci zaczną się uczyć? Bo oni się tak bawią, bawią, a to przecież jest już druga klasa, albo to już jest trzecia klasa. Już jak czwarte się pojawiły takie zachowania, to już był wyraźny niepokój, że coś się dzieje nie tak. Przy czym, uwaga, autorzy tegoż raportu, podkreślam cały czas z ministerialnego, podkreślają, że to przecież w największych firmach, największe wynalazki, produkty, które wpływają bardzo mocno na rozwój gospodarki, powstają wtedy, kiedy ludzie się dobrze bawią, tak? Dlaczego? Dlatego, że kreatywność zabijana jest, nie ma kreatywności, nie ma przestrzeni na kreatywność, kiedy jest stres, kiedy jest znudzenie, kiedy jest znużenie. Tylko wtedy, kiedy jesteśmy zrelaksowani, kiedy jesteśmy wypoczęci, kiedy jest przestrzeń, pojawia się kreatywność i wtedy jest poszukiwanie i jest dopiero przestrzeń do tego, żeby znaleźć coś twórczego. Także ta rozbieżność między nauką a zabawą to cały czas jest nasz system pruski. Zobaczcie proszę, to jest też ciekawe, chciałam pokazać Wam, jakie podejście w tych cały czas to są te wyniki badań tego raportu, przedsiębiorców, którzy też byli badani, żeby zobaczyć, czego oni oczekują, co oferuje system edukacji, czego oczekują przedsiębiorcy. I bardzo ciekawe, że bardzo dużą ilość odpowiedzi stanowiło, żeby nauczyciele polubili swoją pracę i dzielili się swoją pasją. No, jest oczywiście logiczne, że osoba, która lubi swoją pracę, wykonuje ją zupełnie inaczej niż osoba, która się tej pracy męczy. Natomiast z naszego punktu widzenia, pedagogów, którzy mają, powinni mieć wiedzę na ten temat, wiemy, że jest coś takiego jak neurony lustrzane i dzieciaki niestety przyglądają się w naszych oczach, w naszym postępowaniu, w naszym stosunku do tego, co robimy. No i jest to bardzo faktycznie ważny element nauczania. Nie jest to odkrywcze. Projekty, praca grupowa, gry edukacyjne, dostosować program nauczania do XXI wieku. No to jest oczywiście zarzut do ministerstwa. Bardzo ważne jest też, zauważcie, szkoła to nie wojsko. To w wojsku wszyscy w jednym czasie robią na komendę, myją się, jedzą, wykonują musztrę. No nasz system wiemy, że wygląda trochę wojskowo, że wszyscy w jednym czasie mają robić te same zadania w taki sposób, żeby pani kontrolowała, że wszyscy robią. No, wszyscy mamy w doświadczeniach takie sytuacje tej strasznej potrzeby kontroli nauczycieli, tego wszystkiego. Ja wiem, że to czasami wynika z lęku, który gdzieś tam głęboko może mieć dobre
intencje, że nauczycielom się wydaje, że jak oni nie powiedzą, nie skontrolują, to uczeń nie będzie wiedział. Oczywiście jest to bzdura, bo uczeń, kiedy sam się dowiaduje i poszukuje wiedzy, dowiaduje się dużo więcej i dużo chętniej i dużo szybciej niż wtedy, kiedy to nauczyciel powie, a teraz robimy to zadanie, otwieramy książki na stronę. Niezwykle ważne dla postawy kreatywności i w ogóle dla procesu uczenia się, wiemy, jest nie karać za porażki, bo jeśli będziemy karać, nie będzie eksperymentowania i to jest oczywiste. No to spójrzmy, jakie warunki, jakie wskazania tego raportu są. No aż się cieszy człowiek, nie wiem jak wy, ale ja mi się to bardzo przyjemnie czyta. Mam nadzieję, że to na pewno poszło do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mam nadzieję, że te okrągłe, prostokątne i kwadratowe stoły w końcu kwintesencją będzie stworzenie takiego kierunku szkoły. Promować kształcenie międzyprzedmiotowe. Oczywiście, jeśli nie jest to niemożliwe na poziomie systemowym, to raport zachęca do tego, żeby nauczyciele łączyli, korelowali treści i współpracowali, bo wtedy efektywność i twórczość, kreatywność, w ogóle i efektywność uczenia się jest dużo wyższa. Radykalne zwiększenie prac grupowych, no, bo raport jasno pokazuje, no ich praktycznie nie ma. Proporcja jest tak duża, że możemy mówić o tym, że nadal funkcjonuje indywidualny tok uczenia się w modelu pruskim. Bardzo mocne promowanie tych dziedzin w zakresie twórczości, kreatywności i innowacyjności. Bardzo ważne jest tutaj podkreślenie, że kreatywność to dużo szersze pojęcie niż przeciętnie się wydaje. To nie dotyczy tylko przedmiotów tak zwanych Michałków, o których też niedawno może napisała, że są bardzo niedoceniane, a wiemy z neurobiologicznego punktu widzenia, że sztuka niezwykły ma wpływ na połączenia neuronowe i na proces i jakość procesu uczenia się. I to są bardzo ważne przedmioty w szkole. I tutaj jest ukłon w tą stronę, żeby promować nie tylko tą twórczość w zakresie oczywiście przedmiotów artystycznych, ale w ogóle w zakresie wychodzenia poza ramy kreatywnego myślenia, które służą powstawaniu innowacji. Nauka poza klasą bardzo mocno. Tam w tym raporcie zachęcam Was do tego, żeby w niego trochę się wczytać. Są bardzo ciekawe i fajne przykłady z systemów rozwiązań, systemów edukacji w kilku państwach wybranych. Tak jak powiedziałam, tam jest Dania, Finlandia, ale jest też i Japonia, jest Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Jakie rozwiązania przyjęli pod kątem rozwoju proinnowacyjnych kompetencji? Ocena opisowa z zakresu kompetencji proinnowacyjnych. Jakie to byłoby cudowne, słuchajcie, gdyby egzaminy do liceów obejmowały portfolio kompetencji. Przecież jakie to byłoby cudowne, gdybyśmy takie proste rozwiązanie wprowadzili, tak? Ten raport jest ogólnie tak, Iwonka, dostępny. Jak wpiszesz Szkoła dla innowatora, raport Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, to na pewno wyskoczy ci w PDF-ie i jest dostępny w necie. Gdzie jesteśmy teraz? O, czyli tu byliśmy, ocena pisowa. Zmiany w kształceniu uczelni. I to jest, tutaj też troszeczkę się ruszyło, słuchajcie, bo wczytałam się ostatnio, bo na celu mam uczelnie wyższe i jestem poumawiana z rektorami kilku uczelni i będę forsować zmiany na tym poziomie. To jest mój następny cel działalności. Ale już Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego też zaleca i te zalecenia są naprawdę no, niczym preambuła z podstawy programowej, słuchajcie, wskazania są całkiem rozsądne i bardzo fajne. Tam jest bardzo mocny nacisk położony, jest w nowym modelu kształcenia, nawet tak się nazywa, żeby odwrócić paradygmat i postawić na kompetencje, żeby student rozwijał kompetencje,
żeby student uczył się w sposób aktywny przez doświadczenia nie tylko na praktykach, na uczelni także, praca projektami, praca design thinking. Naprawdę duży ukłon dla kogoś, kto dostrzegł, że na poziomie uczelni wyższych konieczne są zmiany. Bardzo dużo mówi się tam o rozwoju osobistym, o postawieniu właśnie na rozwój kompetencji. Więc słuchajcie, no, zaczyna nam się naprawdę robić przestrzeń do tego. Ja z wielkim optymizmem wierzę w to, że to jest początek jakichś zmian systemowych też. A jak myślę, że takich osób jak my tutaj wszyscy w każdym miejscu w Polsce jest nas coraz więcej, zaczniemy tam skrobać i te kropelki drążyć, to się w końcu ruszy. Zobaczcie, jaka propozycja. Zadania twórcze na egzaminie. To jest trochę taki oksymoron z naszego punktu widzenia, bo te egzaminy to w ogóle wywalić najlepiej byłoby. Natomiast jest to takie rozwiązanie, trochę znowu połączmy, jak już się nie da tych egzaminów zlikwidować, bo chyba nikt nawet nie ma odwagi pomyśleć o tym, no to przynajmniej włóżmy tam zadania twórcze, to szkoły będą zmuszone do tego, żeby spróbować więcej tych zadań na złożoność, na kreatywność myślenia, przerabiać z dzieciakami. Oczywiście cały czas mówimy o tych metodologii związanych z aktywnością ucznia, zmiany w ocenianiu. Tak jak powiedziałam, no nie ma tam aż takich cudowności jak brak oceniania w ogóle cząstkowo, tam jeszcze w tą stronę nikt nie idzie, ale na przykład jest propozycja oceny opisowej pod kątem opisu na świadectwie kompetencji. I uważam, że to jest bardzo ciekawy pomysł. Mam nadzieję, że gdzieś to zostanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej wzięte pod uwagę, bo oczywiście ten raport został przesłany do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Bliskie związki z instytucjami lokalnymi, praca projektowa, no to wszystko jest oczywiste. Coś się zgubiło, ale wszystko dobrze. No to słuchajcie, o co chodzi z tymi kompetencjami proinnowacyjnymi? I są one podzielone w tym raporcie na kilka obszarów. W zakresie umiejętności poznawczych mówimy o ciekawości, o nowych możliwości. Tutaj bardzo dużo jest takich elementów z psychologii twórczości, z metodyki rozwijania twórczości, twórczego myślenia, tam giętkość myślenia, elastyczność, dywergencyjne myślenie, rozwiązywanie problemów. Zobaczcie, no, system Pruski nie zakłada właściwie umiejętności rozwiązywania problemów, a to jest umiejętność, którą trzeba bardzo rozwijać, bo w rozwiązywaniu problemów ważne jest zarządzanie porażkami i sukcesami, tak? Coś mi się udało, coś mi się nie udało. Jak powstaje pomysł, jak wykorzystać pomysł, który ktoś ma, jak go przerobić na potrzeby uzyskania celu, który sobie założyliśmy. Samodzielność myślenia, czyli myślenia wbrew temu, co myślą inni, tak? I pójście za swoim sposobem rozumowania. To są bardzo, no, wyobraźcie sobie takie społeczeństwo całe. To jest aż strach pomyśleć, co by było, gdyby wszyscy funkcjonowali z tak rozwiniętymi kompetencjami. Liczę bardzo mocno, że kiedyś tak się w końcu zadzieje. Umiejętność uczenia się, ta umiejętność doskonalenia. Co jeszcze tutaj jest? Umiejętności behawioralne. Zobaczcie, odwaga i podejmowanie ryzyka. Podejmowanie decyzji. Muszę Wam powiedzieć, że z moich doświadczeń twórcy takiego nowego modelu szkoły, gdzie dzieciaki przychodziły z modelu pruskiego, z modelu systemowego, to był detoks i to na pewno Kasia też możesz o tym powiedzieć i osoby, które mają do czynienia ze szkołami, które próbują w inny, nowy sposób działać a propos rozwijania kompetencji. Detoks trwał, słuchajcie, takiego dzieciaka, który przyszedł ze szkoły systemowej pod kątem podejmowania decyzji, minimum miesiąc, dwa, a nawet miał ucznia, u którego trwało to rok. On rok uczył się, i to był uczeń, który przyszedł do klasy piątej. I to był tak bardzo zabito w tych dzieciakach umiejętność podejmowania decyzji, że kiedy ono powiedziane, zrób tak, jak uważasz, to dla niego to była sytuacja strasznie trudna do przejścia. Ale jak uważam? Ja nie rozumiem. Pani mi powie, jak ja mam to zrobić, i ja to zrobię.
Nie, musisz ty podjąć decyzję, jak chcesz, jak dla ciebie jest wygodniej, jak ty chcesz to zrobić. Musisz podjąć decyzję, bo słuchajcie, on uczył się tego naprawdę długo. Na szczęście mu się udało. Miał też mądrych rodziców, którzy mogli gdzieś tam się tym pomóc. Ale chodzi o to, że podejmowanie decyzji to też jest wzięcie odpowiedzialności. Jak już umiemy podjąć decyzję, to teraz podejmować decyzję, brać odpowiedzialność, wywiązywać się, to też było bardzo, bardzo trudne dla wielu uczniów, gdzie na przykład musieli zarządzać projektem, który trwał semestr i oni musieli sobie planować pracę, przychodzić na konsultacje do nauczyciela, samemu wyznaczać daty konsultacji, kiedy chcą przyjść do nauczyciela. To jest bardzo szerokie zarządzanie sobą w czasie, organizowaniem pracy. Całe mnóstwo kompetencji, które dzięki temu powstają. Liderowanie. Liderowanie też tutaj jest bardzo ważne, żeby nie tylko być naturalnym liderem w pracy zespołowej, ale uwaga, liderem dla samego siebie, czyli przewodzić samemu sobie. To jest niezwykle ważna kompetencja, która jest ważna w budowaniu i takim zarządzaniu sobą. Dążenie do doskonalenia. Kasia, widzę, że ciężko dzisiaj widzę. Postaram się zaraz przejść do czegoś bardziej pozytywnego. Umiejętności funkcjonalne, słuchajcie. Czytanie, pisanie i umiejętności technologiczne. Zobaczcie, ile było kompetencji postawionych na rozwój, na zarządzanie sobą, emocjami, podejmowaniem decyzji. A ile tak naprawdę jest tych umiejętności związanych z tymi umiejętnościami, na których system polski się koncentruje? Oj, widzę, że mi się coś nie załadowało. Kompetencje przyszłości. Tutaj dla porównania, słuchajcie, tych kompetencji to żyły w ostatnim czasie i mnóstwo jest tych kompetencji przyszłości, ale faktycznie one summa summarum skupiają się, cały czas krążą wokół jednego. Oj, słaba jakość połączenia. Ja niestety mieszkam na wsi i u mnie mogą być zaburzenia internetu. Na razie mam nadzieję, że jest OK. Kompetencje przyszłości, słuchajcie, trochę przyspieszę, bo się jak zwykle rozgadałam, są bardzo kompatybilne z tymi, słychać, dobrze, to fajnie, z tymi kompetencjami proinnowacyjnymi, kreatywności, zarządzanie projektami, praca w zespole, inicjatywa, przedsiębiorczość, kompetencje społeczne, one są tutaj bardziej hasłowo niż rozbite na szczegóły, ale to wszystko absolutnie w sobie się zawiera. Widzę, że się rozgadałam, więc trochę przyspieszę i przejdziemy, bo to jest wiadomo, o kompetencjach przyszłości dużo jest wszędzie. Chciałabym zwrócić Waszą uwagę też na to, dlaczego te kompetencje są coś zrywa Litka. No mam nadzieję, że będzie ok. Te kompetencje są ważne. Zobaczcie, one nie dotyczą tylko naszych uczniów. Bo my trochę patrzymy i cały czas mówimy i dla mnie to stało się takie w pewnym momencie bardzo czytelne, dlatego zajęłam się tak bardziej naukowo tym kompetencjami, bo mówimy cały czas o uczniach, że im są potrzebne kompetencje przyszłości. Owszem są, bo wszyscy, którzy się kształcą w chwili obecnej, podlegają temu, że będą musieli mieć kompetencje przyszłości, żeby funkcjonować w społeczeństwie. Ale też i my, przecież my za 10 lat będziemy na rynku pracy i uwierzcie mi, że za 10 lat bardzo wiele może się zmienić i to jest niezwykle ważne. I to spotkanie nasze dzisiaj jest też po to, żeby gdzieś tam zwrócić Waszą uwagę na to, że kompetencje przyszłości dotyczą nas wszystkich. Dlaczego są ważne? No zobaczcie, dlaczego. No to jest nasza konkurencja. Dla mnie to było niezwykłe, bo o tym się mówi w kategoriach science fiction. Kiedy pojechałam ostatnio na konferencję do Warszawy i ktoś przedstawił film, już nie hasła, tylko film pokazujący, jak w różnych miejscach świata roboty zaczynają normalnie funkcjonować. To jeszcze u nas w Polsce, bo u nas idzie z opóźnieniem zawsze wszystko, ale zobaczcie,
To jest McDonald's Phoenix. On funkcjonuje. To nie jest film, to jest prawdziwy McDonald's. Firma McDonald's pokazuje w badaniach, że tak bardzo opłaca im się summa summarum finansowo inwestowanie w te roboty. To jest oczywiście teraz taki marketing, bo to jest zrobotyzowany cały McDonald's. Smaży, podaje, funkcjonuje w oparciu o roboty. Ale już zapowiedział, że w ciągu następnych 5 lat zamierza absolutnie zwiększać ilość robotów we wszystkich swoich placówkach. Zauważcie, że jak wchodzimy teraz nawet do McDonalda, to już są samoobsługowe przecież ekrany, które już zniwelowały ilość osób do zatrudnienia i sukcesywnie to będzie szło w tą stronę, więc uwaga, magistrzy w naszym kraju, McDonaldy też już nie będą funkcjonowały. To jest też swoją drogą fenomen, że w naszym kraju cały czas jest ten kult wyższego wykształcenia, niezrozumiały zupełnie i wszyscy nagle muszą mieć wyższe wykształcenie. Ponad 20%, przy czym w Wielkiej Brytanii to jest 11% osób z tytułem magistra. Co dalej? Zobaczcie. Szpitale. Miejsca, w których opiekuje się niepełnosprawnymi, różne domy opieki. Na razie to wygląda może tak, jak pamiętacie, wyglądała. Iwona pisze, że w Irlandii są zamontowane też tablety z grami dla dzieci w McDonald's. Tak, za darmo. To jest na razie tak, jak pamiętacie, pierwsze komórki. Ile lat temu były? 10, 15 lat temu? Zobaczcie, jak bardzo szybko zleciał ten czas i nagle mamy dzisiaj takie smartfony, iPhony i różne wynalazki cudowne. Roboty dzisiaj wyglądają tak, ale już trwają prace, żeby roboty za chwilę będą wyglądały jak ludzie i będzie tak naprawdę trudno ich rozpoznać. To nie są filmy, to nie jest Matrix, to jest rzeczywistość. Tak się dzieje. Co więcej? To się dzieje już w Szwecji. W Lidlach funkcjonują ciężarówki bez kierowcy. To jest kolejna grupa zawodowa, która zniknie albo bardzo mocno się okroi w ciągu następnych lat, bo jest to bardziej opłacalne tym firmom niż zatrudnianie pracownika ze świadczeniami, z ZUS-ami, ze wszystkim, co tego wymaga. Zwróćcie uwagę. Jakość pewnie słaba, ale po rysunkach, po symbolach można się domyślić, o co chodzi. Umiejętności dziś i jutro to są według Forbesa branże, w których planuje się zatrudnić albo zmniejszyć zatrudnienie w ciągu, uwaga, następnych 2 lat. I zwróćcie uwagę, że w administracji spadek zatrudnienia będzie 19%, a nawet jak już zostanie, te osoby, które zostaną, to zobaczcie, idziemy w kierunku kompetencji, budowania relacji, wywierania wpływu, myślenia krytycznego, analizy i komunikacji. HR-owcy mają się dobrze i to jest faktycznie obszar, który kwitnie i tutaj nie są planowane żadne spadki, wręcz przeciwnie, wzrost zatrudnienia, ale proszę zwrócić uwagę, umiejętności jutro, rozumienie ludzkich zachowań, analiza i ocena danych, strategia pozyskiwania talentów i planowanie. Coś, co jeszcze dziś nie jest aż tak mocno podkreślane, a na pewno nie było jeszcze co najmniej 2 albo 5 lat temu. Dziś już jest. Czyli wszystkie, zobaczcie, w tych wszystkich obsługach klienta, nawet produkcja przemysłowa, co prawda więcej będzie zatrudnień niż chociaż, zobaczcie, 21% to dużo, spadek zatrudnienia, ale zwróćcie uwagę, jakie kompetencje są dziś, a jakie będą potrzebne za te 2 lata. Rozwiązywanie skomplikowanych problemów, wysoka zdolność uczenia się, żeby cały czas być na bieżąco, zarządzanie maszynami. Na razie w ciągu 2 lat stawiam, że za 10 to już będzie zarządzane przez komputer i te osoby stracą pracę. Mówi się, że jedyną rzeczą, która może pozwolić nam wygrać z robotami, to jest właśnie umiejętność kreatywnego myślenia. Kompetencje, relacje. Zawód nauczyciela ma się dobrze i będzie się miał dobrze, dlatego że wszystkie te zawody faktycznie, przynajmniej na chwilę obecną, te raporty pokazują,
w ciąży, że tam, gdzie występuje relacja, czyli pielęgniarki, nauczyciele, psycholodzy, terapeuci wszelkiego rodzaju, to będą zawody przyszłości, które nie zostaną zastąpione przez roboty i one będą miały się dobrze. Natomiast zupełnie zmieni się zakres kompetencji potrzebnych w tych zawodach. Oczywiście cały czas mówimy o kompetencjach. Biorąc to pod uwagę, ja cały czas podkreślam, że to jest naprawdę robi się niemoralne. Niemoralny się robi ten system edukacji, kiedy wiemy, że świat się tak zmienia szybko, że roboty wchodzą i to, do czego ten system edukacji polskiej został przygotowany, to do wypełnienia poleceń. Natomiast to już jest nieaktualne, bo to wszystko wykonają polecenia roboty. W związku z tym, sorry, robot jest tańszy w utrzymaniu niż pracownik. Zatem wygramy naprawdę zupełnie czymś innym niż to, czego nadal nasze dzieciaki muszą się w szkołach uczyć i przez co nadal nasze dzieciaki w szkołach przychodzą. Mówi się, że do 2030, zobaczcie, od 40 do 60% zawodów zostanie zastąpionych robotami. Wszędzie tam, gdzie mówimy o manualnych zdolnościach, budowanie domów, kierowcy, kuchnia. Mówi się, że kosmetyczki nie, no bo tutaj jest element, czy fryzjerki, że to jest element twórczy, że nie da się tak zaprogramować, jeszcze się nie da na chwilę obecną zaprogramować robota, żeby miał aż tyle kombinacji fryzur, i w tym jeszcze przegrywamy, ale słuchajcie, jaki to jest czas, ile czasu jeszcze upłynie tego momentu, że my przegrywamy, że oni przegrywają. Za chwilę powstaną zawody przyszłości, których jeszcze dziś nie ma, a one będą związane z technologią. Znowu, jak się do tego ma system edukacji pruskiej, który cały czas idzie po powierzchni, pod test, pod wykonywanie poleceń, pod realizowanie jakichś administracyjnych, tak to nazwę, rzeczy, którymi jest realizowanie podstawy programowej, odhaczanie tak zwane. Permanentne przekwalifikowania i to zaczyna dotykać, słuchajcie, nas. No, ja jestem w roczniku 78, między 70 a 80, 80 rok urodzenia i ja już kilka razy zmieniłam pracę. Tak? I to jest norma, że praca, gdzie moi rodzice pracowali 30 lat w jednym zakładzie pracy, w jednym zawodzie, no staje się już nieaktualna. Szybko chcę Wam zwrócić uwagę na aspekt, który niby jest oczywisty, ale chyba nie do końca wszyscy się zastanawiają. I trochę na takiej zasadzie, że mnie to nie dotyczy. Wszyscy wychodzimy z tego systemu pruskiego i wszyscy dostaliśmy ten w spadku to samo. I żeby móc funkcjonować w dzisiejszym świecie, no to widzimy, że sami musimy włożyć ogromny wysiłek w to, żeby wyposażyć się w określone umiejętności. Ja po sobie wiem, kiedy budowałam szkołę po nowemu, jak ogromne ilości energii musiałam zużyć, żeby w swojej głowie przejść tak zwaną autoterapię i powychodzić z tych wszystkich schematów, które ten system właśnie mnie wbił, bo ja jestem klasycznie, uwaga, 8-letnia podstawówka, wówczas jeszcze też język rosyjski w szkole, ja jestem z tego rocznika i cały ten system nauczył mnie od do. I żebym ja mogła wyjść z tych ram i stworzyć coś nowego, to wymagało ogromnych, ogromnych nakładów pracy. I często kończyło się niestety tym, że ja już byłam zadowolona, że mi się udało, a Marzenka przychodziła i tak, no i znowu robisz po staremu. Ale jak? Gdzie ja robię po staremu? No zobacz, faktycznie robiłam po staremu, a wydawało mi się, że już jestem po nowemu. W związku z tym, tak, zmiana wymaga ogromnego wysiłku. Nie da się zrobić zmiany bez ogromnej ilości pracy. Bo zobaczcie, co nas wyposażył system pruski, a czego od nas się oczekuje już za 10 lat. Żebyśmy byli na rynku pracy, żebyśmy się odnaleźli. Ja już jestem w momencie, w którym cały czas działam w obszarze mojego zawodu, ale ja już dopasowuję się do tego, co jest zgodne oczywiście z moimi wartościami. Ale jeśli nie ma tego, co ja chcę, to ja staram się stworzyć sobie to, czego ja potrzebuję. Czyli
Dlaczego ja tak mogę zrobić? Bo włożyłam ogrom pracy w to, żeby nabyć kompetencje, których nikt mi w żadnym systemie prostym, na żadnym etapie edukacji, studia też, nikt mi tego nie dał. Musiałam się wszystkiego sama nauczyć. I chodzi o to, żeby te nasze dzieciaki nie musiały się wszystkiego znowu same uczyć, bo mogą nie zdążyć. Bo żyjemy w czasach tak szybko zmieniających się, że niestety mogą tą walkę przegrać. Czego potrzebuje do tego wszystkiego jeszcze ten uczeń, który potrzebuje o was, tak? Nie dość, że my nie mamy tych kompetencji jako nauczyciele, albo jeszcze nie mamy tylu kompetencji, no to jeszcze musimy temu uczniowi sprostać, tak? Ten uczeń potrzebuje od nas przestrzeni, i tej fizycznej, od tych durnych ławek, które przestawiane są, szurane od rzędów, te zespoły do pracy metodą grupową, które w wielu szkołach są po prostu armagedonem nie do zdobycia. Nie można nadal w XXI wieku przy tych wszystkich dostępności tego wszystkiego, nadal jeszcze przestawienie ławek w niektórych szkołach wiąże się z cudem. Potrzebujemy zatem tej przestrzeni mentalnej, tego zrozumienia, dlaczego to jest ważne. Potrzebujemy bezpiecznej, i nauczyciele, i dzieciaki potrzebują bezpiecznej przestrzeni. Jaka to jest bezpieczna przestrzeń? Taka, która pozwala popełnić błąd, bo okres eksperymentowania, który jest niezwykle niezbędnym okresem, kiedy robimy coś nowego, nie wiemy, czy od razu się uda, czy też to się nie sprawdzi. Musimy to sprawdzić w praktyce. Wymaga momentów eksperymentowania, który zakłada z kolei popełnianie błędów. Jeśli nie ma tej zgody i przestrzeni na to, no to jest dużo trudniej. Ten uczeń potrzebuje wsparcia od nas. I nauczyciel potrzebuje wsparcia także dyrektora instytucji, organizacji, bo ta nowa rola nauczyciela jest bardzo trudna w momencie, w którym nie posiada się tych kompetencji, a trzeba je dopiero nabywać. Uczeń potrzebuje działania, czyli znowu zupełnie innego zaprojektowania lekcji. Potrzebuje nowych przedmiotów. Uważam, że rozwój osobisty, coaching w edukacji, elementy coachingu, psychologia twórczości, to są rzeczy absolutnie niezbędne do tego. Rozwój psychoedukacyjny jest niezbędny do tego, żeby te kompetencje mogły zaistnieć. Wpływu i wyboru. Teraz stawiam takie pytanie. Jaki jest nauczyciel z kompetencjami przyszłości? Słuchajcie. Tak, Lidka pisze, że musi z dzieciakami codziennie przestawiać ławki, by nie siedziały w rzędach. No dokładnie tak. To się wydaje aż śmieszne, prawda? Ja mam czasami wrażenie, że w jakimś maku żyjemy, bo przed chwilą widzieliśmy roboty i ciężarówki bez kierowcy, a ktoś robi problem z ławki. Ale wyobraźmy sobie, tak zamknijmy oczy nasze mentalne, jaki to jest nauczyciel z kompetencjami przyszłości. Zobaczcie, jaki to jest obraz człowieka. To jest człowiek, który sobie radzi z każdą rzeczywistością, taką jaką jest, bo on ma narzędzia do tego, żeby dopasowywać się elastycznie do rzeczywistości taka, jaka jest. Nie siedzi z założonymi rękoma, nie narzeka, że jest źle, przy czym sam nic nie robi, tylko nauczyciel z kompetencjami przyszłości rozgląda się, patrzy, co on może zrobić, żeby z jego sytuacja się zmieniła. To jest zupełne odwrócenie odpowiedzialności. I to nie jest, żaden nauczyciel, żadna osoba, która mnie słucha, nie odbiera tego jakiegokolwiek zarzutu, ale pamiętajmy, że takie myślenie, my mamy prawo być zmęczeni tą walką, cały czas pracy nad sobą, ale pamiętajmy, że te kompetencje, że ta walka jest warta tego, bo te kompetencje dają nam możliwość działania. Nasz system pruski nauczył nas tego, że wszyscy robili za nas wszystko. I tak naprawdę my nie mieliśmy na nic wpływu, więc nie mogliśmy nauczyć się przejmowania odpowiedzialności za cokolwiek. Weszliśmy w dorosłe życie i nagle świat się tak szybko zmienił, że okazuje się, że musimy i to, i to, i tamto jeszcze umieć, i tego się jeszcze nauczyć. A przy czym nasz uczeń też bardzo szybko się zmienia. Więc to nie jest sytuacja łatwa, ale zobaczcie.
Nauczyciel z kompetencjami przyszłości potrafi zarządzać emocjami, potrafi zarządzać czasem, potrafi planować, potrafi wyznaczać sobie cele, potrafi stwarzać rzeczywistość sobie dla siebie. Zastanówcie się, to takie pytanie absolutnie dla Was, gdzie Wy jesteście z rozwojem kompetencji przyszłości? Co Wy możecie zrobić? Dlaczego? Dlatego, że tylko na siebie mamy wpływ i to trzeba sobie bardzo mocno powiedzieć. Stanie i czekanie, aż system się zmieni, aż ktoś przyjdzie i zrobi coś, co zadziała, jest trochę takim znowu pruskim działaniem, tak to nazwę, takim myśleniem systemu pruskiego. Dziś nie można sobie pozwolić na to, żeby oczekiwać, że ktoś przyjdzie i za nas coś zrobi. I mimo, że jest trudno, główna kompetencja przyszłości to jest działanie mimo lęku, działanie mimo trudności, zarządzanie emocjami w zmianie. Zmiana jest łatwa, zmiana jest trudna, bo my ewolucyjni jesteśmy przyzwyczajeni. Zmiana zawsze była dla nas zagrożeniem. Więc my mamy ewolucyjne zagrożenie związane ze skojarzeniem zmiany, bo każda zmiana nas zmienia. I to też warto sobie trochę wziąć do siebie i trochę sobie z tym pobyć i popracować. Wszystko to, o czym ja mówię, co mi robi? Czy to wywołuje we mnie zrozumienie, czy to wywołuje we mnie zdenerwowanie, czy to wywołuje we mnie bunt, że znowu ja muszę coś zrobić, a inni, a system? Zmiana to rozwój, dokładnie. Każda rzecz, którą przeczytam, każda rzecz, którą usłyszę, każda rzecz, którą sobie wezmę, żeby siebie zmienić, jest tak naprawdę inwestycją w swój los, w swoje życie. A co więcej, bez tej zmiany nie będzie zmiany tak naprawdę dla tego naszego ucznia. Bo dopóki my nie zrozumiemy, my nauczyciele, że nie możemy być przewodnikami, kiedy sami nie znamy drogi, i najlepszą inwestycją dla naszego ucznia to jest inwestycja w siebie, w swoją zmianę. Zostawiam Was trochę, więc kończąc, bardzo starałam się zostawić Wam trochę czasu na to, żebyście powiedzieli, co na ten temat myślicie. Co myślicie na temat takiego podejścia do kompetencji przyszłości, do nauczycieli? Bo tu też jest mowa o rodzicach, słuchajcie. Rodzice podobnie muszą zainwestować w swoje kompetencje, żeby dać paliwo swoim dzieciakom, tak? Bo pamiętajmy, że dzieciaki uczą się przez modelowanie, przez naśladownictwo. Więc jeśli zobaczą, jak postępuje, jak radzi sobie z różnymi sytuacjami rodzic, no to bardzo dużo do tego przejmie. Najtrudniejsze jest z rodzicami. Pewnie, że najtrudniej jest z rodzicami, bo to jest. Tylko znowu, Kasia, widzisz, to jest ta nasza rola nauczyciela, który niestety musi dźwigać nie tylko siebie, nie tylko ucznia, ale jeszcze musi dźwigać bardzo często rodzica. Bo znowu my jesteśmy w tym układzie, mamy więcej narzędzi. My mamy wiedzę, my mamy zrozumienie. Rodzic może mieć taką wiedzę, ale nie musi, bo może być zupełnie z innej bajki, zupełnie nie siedzieć w tym od środka i nie wiedzieć, co jest ważne i dlaczego jest ważne. Może tego nie rozumieć. Ale to są też, kochana, pewne fazy, które, jak wiesz, się przechodzi. Od stanu takiego, dlaczego oni nie rozumieją, że to jest takie dobre dla ich dziecka, po fazę akceptacji, że nie rozumieją, a potem takiego zaopiekowania się nimi. Macie prawo tego nie rozumieć. A moim zadaniem jako nauczyciela, jako pedagoga, który to rozumie, jest Wam to wytłumaczyć. Danusia pisze, że rodzice się zapalili do pomysłu nowej szkoły u nich. No i super. To jest bardzo pomocne w działaniu. Rodzice zaczęli jeździć po Polsce i oglądać inne szkoły. Brawo. Bardzo łatwiej, dużo łatwiej. Tak, cieszę się, że się ze mną zgadzasz. Na początku prosiłam, żebyśmy mówili sobie po imieniu, więc ja mam na imię Luiza, mówmy sobie po imieniu.
Wszystko, co powiedziała Pani, jest prawdą, to my no, chcielibyśmy zacząć tę zmianę. No niestety tak jest, bo my mamy większą świadomość, w związku z tym możemy tą odpowiedzialność przyjąć na siebie. Ale musimy zacząć od tej inwestycji w siebie, bo pamiętajmy, no, to jest prosta matematyka. Jeśli nie mam narzędzi, to nie mogę na siebie przyjąć, nie wiem, jak nie umiem naprawiać maszyny, bo nie mam do tego kompetencji, to nie mogę iść jej naprawiać, bo ją po prostu zepsuję. Albo się zniechęcę, albo zrobię jeszcze gorzej niż było. Więc to jest bardzo ważne, żeby w te kompetencje się wyposażyć. 31 sierpnia jest spotkanie budzące się szkoły w Dusocinie. Oj, to jest szkoła, do której ja muszę przyjechać, bo ja już słyszałam o tej szkole coś. Jest ktoś z Dusocina tutaj? Odeszli tam w tym Dusocinie od ocen cyfrowych, również w klasach 4-8. No, super sprawa. Zachęcam do tego. A, to Marzenka tym razem. Witaj, kochana. To jest też bardzo ważne, żeby jeździć. Faktycznie się na początku powiedzieliście, że rozmowa zrozumieją i mówią tym samym językiem jest bardzo potrzebna. To prawda, żeby wymieniać. Pozdrawiam, Marzenka z Poznania. Danuś pisze, że u nas cyfrowa 2 razy w roku. No i super, no to jest właśnie dostosowanie się, no taka kompetencja przyszłości, elastyczne dostosowywanie się do sytuacji taka, jaka jest. Mamy prawo takie, jakie mamy, na razie jest niezmienione, to trzeba się do niego dostosować z taką intencją, żeby najlepiej dla dzieciaków było. Reszta opisowa kształtująca. Co myślicie, powiedzcie o tych kompetencjach? Jak to u Was jest? Jakie macie poczucie? Na ile jesteście wyposażeni w te kompetencje? System wsparcia jest bardzo ważny. Basia pisze, że mentalnie już dawno zmieniła swoje myślenie o uczeniu i stara się zarażać kolegów i koleżanki. No to jest bardzo ważne. Jeśli jest osoba, która rozumie, to wzajemne wsparcie jest bardzo ważne. Właściwie bez niego daleko się nie zajedzie, bo tak jak mówiłam na początku, pamiętajcie, że to jest bardzo, bardzo ciężka praca. Ale jak to ktoś kiedyś powiedział, wszystko, co jest wartościowe, wymaga wysiłku. Nawrócenie edukacyjne. Danusia, pięknie to powiedziałaś. Nawrócenie edukacyjne. Niektórzy mówią obudzenie, przebudzenie się jak w Matrixie. Witka pisze, że wyposaża się sama w te kompetencje. Dużo czyta, poszukuje. Tak, to prawda, to jest bardzo dobre źródło, żeby czytać, dowiadywać się i próbować samemu, bo tak naprawdę my mamy bardzo dużo często zasobów w sobie, tylko nie zawsze potrafimy je odkryć. Część tych kompetencji posiada Kasia, no to powodzenia w drugiej części zdobywania. To prawda, że w tych podstawach programowych jest dużo kompetencji, ale tak jak i ten raport też wskazuje na to, że nauczyciele niestety koncentrują się w dużej mierze na tych kluczowych dla przedmiotu treściach, cały czas na tym powierzchownym takim nauczaniu pod test, a niestety nie projektują zajęć pod kątem właśnie złożoności myślenia, łączenia zależności, takiego głębokiego przetwarzania. To jest niestety. Zresztą widać gołym okiem duża pięta achillesowa nauczycieli. No tak, to jest niestety problem. Ja Was bardzo zachęcam do tego, żeby ćwiczyć. Zapraszam Was na takie, bo to jest taka próbka tego, co ja przygotowałam jako taki warsztat całodzienny, rozwijający kompetencje przyszłości. Z racji mojej ostatniej pasji, którą jest coaching, skończyłam studia też w tym zakresie. Uważam, że jest to narzędzie, które niezwykle rozwija i widzę świetną przestrzeń w edukacji dla coachingu.
To jest też taki kierunek mojego rozwoju, w tą stronę idę. I zachęcam Was do korzystania z różnych szkoleń, między innymi też tego, które to jest to, co mówiłam, to jest taka próbka teoretyczna, na warsztacie będzie praktyczna próba taka coachingowa, przyjrzenia się sobie i z próby pracy nad sobą. Gosia pisze, że wróciła z wizyty w autorskiej szkole podstawowej we Wrocławiu. Rozumiem, że szkoła stawia na kompetencje. Tak, Agnieszko, to jest zmora w ogóle w większości szkół, że nauczyciele mylą podręcznik z podstawą programową. Uważają, że jak przerobią od deski do deski, to będzie wtedy załatwiona sprawa. A raport też bardzo mocno pokazuje, że powierzchowne uczenie się, czyli realizowanie podręcznika, niestety nie wpływa i nie wzbogaca intelektualnie ucznia, no bo jest to treść, która bardzo szybko zostaje anulowana. I trochę, nawet nie trochę, czas jest stracony, bo chodzi o to, żeby przerobić, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, podstawę programową, a nie żeby uczeń się rozwinął. To jest cały czas to, co mówiła Marzenka kiedyś, ten dysonans i konieczność wyboru. Czy jestem nauczycielem, administratorem, który realizuje administracyjnie szkołę, realizuje, wypełnia kwity i odhacza, czy osobą, która wspiera ucznia i próbuje pomimo stawiać na jego rozwój. No właśnie, dlatego w szkole, którą ja tworzyłam i szkole, którą będę tworzyć, nie było podręczników. To, jak się domyślacie, spotkało się z ogromnym lękiem rodziców głównie, bo dzieciaki sobie radziły. Oczywiście miały przygotowywane materiały, między innymi też w postaci fiszek, częściowo przez nauczycieli, częściowo musieli sami je robić, był internet, mieli. Znowu uwaga, nie było podręczników, co nie oznacza, że w szkole nie było książek. A podręcznik od książki to jest kanion Colorado. W podręczniku, zresztą znowu użyję słowa, że to jest niemoralne, zaznaczanie wszystkiego, wyłapywanie treści, podkreślenie, właściwie nie trzeba myśleć przy czytaniu podręcznika, żeby znaleźć treści najważniejsze. A potem oczekuje się, że na egzaminie uczeń przeczyta tekst bez tych wszystkich ulepszeń i odpowie na pytania i będzie można zbadać zrozumienie tekstu. Gdzie przez cały rok uczy się z podręczników, w których nie trzeba tego robić. To jest moim zdaniem niemoralne. Kompetencje miękkie jak najbardziej. Tutaj musi być mocno zachowana równowaga między miękkimi i twardymi. Ta wiedza jest potrzebna, ale jeśli nie umiesz zarządzać stresem, to nic ci po tej wiedzy chociażby na egzaminie, prawda? To jest coś, czego jeszcze szkoła nadal nie zauważa. Tak, tutaj jest duża rola też dyrektora, żeby wspomógł nauczyciela, który próbuje pracować inaczej i nie traktuje podręcznika jak Biblii, którą trzeba koniecznie przerobić od deski do deski, bo tak, no tutaj jak nie ma tego wsparcia, to jest dużo trudniej, to prawda. Więcej informacji na temat tego warsztatu zgłaszajcie się do budzącej się szkoły, do Marzenki. Tutaj, jeśli będą chętni, to ten warsztat pójdzie z opisem i zaproszeniem. Ale tak jak powiedziałam, Kasia, będzie on dotyczył takiej pracy coachingowej. Nad sobą, nad własnymi poszukiwaniem zasobów do tych kompetencji, poszukiwaniem też obszarów, w których należy się przyjrzeć. Po tym warsztacie myślę, że można wyjść z takim obrazem siebie, takiej trochę diagnozy, jak to u mnie jest z tymi kompetencjami, znalezionymi zasobami i z jakimiś planami rozwiązań na przyszłość. Zapraszam.
Karolina, jeśli chodzi o raport, raport jest ogólnie dostępny w necie. Nazywa się Szkoła dla Innowatora, kształcenie kompetencji proinnowacyjnych. On jest na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Tak, Maszynka pisze, że ustalimy termin i wstawimy informację na stronę edukatorów. Bardzo dziękuję także Basiu. Pozdrawiam serdecznie. Trzymam kciuki. Słuchajcie, koniec roku niebawem. Odpoczynek, czyli znowu kolejne kształcenia i kolejne podsumowania. Mam nadzieję do zobaczenia na warsztacie bądź na konferencji. Pamiętajcie, we wrześniu jest świetna konferencja 21. Serdecznie zapraszam. Pozdrawiam Was.